Witam, witam. No ja z tej strony, a to jest kolejny odcinek z Warhammera 2. No jesteśmy już bardzo blisko do zaatakowania krasnoludów, ale obawiam się, że jedną armią nie podołam temu zadaniu. No więc ja chyba ustawię sobie tryb, wiecie, skupienie. No i tym, no ale wiecie, to jest cholera zbugowany ten przycisk. To sam miał Ragnar, pamiętam jak w to klikał. No i jak się czasem za nisko najedzie na to, to się buguje niestety. Dobra, możliwie. Poczekajcie, tryb skupienie. Aha. No i mamy rezerwę. Ale nie. Aha, to nie mogę podczas tego nie wymierać. Tylko musi być chyba to plądrowanie nieszczęsne. No niestety, no dobra. Czekamy na tych panów, czekamy na nich. O Jezus, słuchajcie, co to jest za armia? No nie wiem, czy mi to jakkolwiek pomoże. Zobaczymy. Szkoda, że nie ma tutaj żadnego przejścia z tej strony. Poczekajcie, bo tędy nie przejdę. Nie, no przejdę. A tu są już krasnoludy. Wow. Jakbym z tej strony chciał przejść. No przeszedłbym, ale no troszkę by to trwało, no i bym się naraził na wojnę krasnoludom i też temu imperium z północy. No najpewniej by nas... Uuu, kolego! No to co? No tutaj już widzę, muszę spuścić moje psy wojny. Dobra, zacznijmy od Banshee. Banshee do przodu. No i cóż, jakby mnie zaatakowali, byłbym zadowolony. Tylko pytam go, czy moje jednostki nie są... No właśnie, są zdyszane. I to mi się kurczę nie podoba. Przyznam szczerze, że to mi się bardzo nie podoba, ale... Przeciwko takim dwóm armiom bez problemu bym to wygrał na polu, bez najmniejszego problemu. Gorzej byłoby podczas oblężenia. Reynald. Reynald ma obok Reyda. Przyzwał Regulfa. Dobra, ma takie skille, tak? Uuu. Fajne. Fajne, fajne. Ale on ma naprawdę... O! Świetne. Nie wiedziałem, że tak coś jest. On ma naprawdę świetne rzeczy, nie? Naprawdę, słuchajcie, z kozackie ma upgrade'y. Dałbym mu wierzchowca, ale wolę mu dać smoka, więc poczekam z tym. Nocny sztorm. Ale kurczę, ma epickie skille. I mogę już sobie to rozwinąć, a dodaję dobre rzeczy, wiecie co? Armia Lord. No, słuchajcie, ulepszymy sobie to. Myślę, że to będzie fajna opcja. Następnie nasz Ryaner, nasz nekromanta. No oczywiście przyjaciel złoty, trzymaj powiew. Nasz ulubiony skill, nasz najbardziej noobski skill. No, zobaczymy, co przyniesie tura. Oj, czy ja się ruszyłem poważnie? No dobra, istotne. Nawet mógłbym takich zbejtować, że podejdę im po prostu pod miasto i wtedy mnie zaatakują ze wsparciem garnizonu. Wtedy dalej mieliby przewagę liczebną, taką sporą, ale to już byłoby na polu. A na polu myślę, że miałbym spory popis dla moich jednostek magicznych. Najgorsze jest to, że oni się chyba werbują, wiecie. Tak mi się wydaje, ale dobra, ci idą. No to oni nam nieco pomogą. Może zacznę teraz ich oblegać i oni by ich zaatakowali, chociaż nie wiem, kto ma pierwszą turę. Czy są to krasnoludy, czy wampiry? Kurczę. Mają te wampiry pierwsze turę, no to fajnie. To zacząłbym ich oblegać i wtedy ci by mi po prostu pomogli, albo rozbiliby tą drugą armię. No i to byłoby już ciekawe. Marionetki chaosu. No podobno chaos jest strasznie dalej w słabym stanie i podobno bardzo mu jest potrzebne... bardzo podobno chaosowi jest potrzebny jakiś rework, bo są słabi strasznie. Okej, co my tu mamy? Nie jest jakaś wielka armia, ale czy oni dojdą w turę? No niby dojdą, no zaufam im. No i zacznijmy oblegać. Zacznijmy to oblegać. No, sporo to jest jednostek. Ale są to klasyczni wojownicy, nie są to elitarne jednostki. Mają co prawda troszkę tych... chociażby długobrodych, czy też jednostek z wielką bronią, ale to nie jest za dużo. Myślę, że na spokojnie powinniśmy sobie jednak poradzić. Czy znowu zapomniałem użyć mojej Banshee? No rzecz goddamit. Ale co, muszę teraz się przerwać? Gdzie jest ta Banshee nieszczęsna? No, chodź. Albo może tego gościa sobie dziabnę. Ale wiecie co, mi się jednak bardziej przyda chyba zrobienie wyłamu w murach niż tego pana dziabnięcie. No poważnie, miałeś tyle procent i nie wykonałeś. No co za pierdoła. No, mogę spróbować zabić tego gościa. Szkoda. No nic. Oblegamy. No i jak tylko Manfred spróbuje, kurczę, mi nie pomóc, no to będę wielce zdenerwowany. Dobra, gdzie oni są? I tylko chciałbym się zmienić przyjacielu Manfredzie, znaczy Manfredzie. Vlad. Ja jestem Manfred. Vladzie. Zdaje się mój... What? Zdaje się mój... Ojcze. No mogłoby mi się to łaskawie nie przesuwać.
No, what the fuck, no słuchajcie, no. Debilny jest asystent dyplomacji. No, przeskakuję to, chociaż nic nie robię. Chcę nieco do przodu się podsunąć. Halo, halo. Ciut do przodu, no, w prawo teraz, do góry. No nie, zaraz coś mi trafi, autentycznie. Czemu nie mogę wsadem tego robić? Może ktoś powiedzieć? No, nie wiem, nie mam kontroli nad tym. Dobra, Manfred, gościu, zmieniam ci cel. Otóż, proszę bardzo, cel taki. Gdzie to jest? Słuchajcie, gdzie to jest? Dobra, to jest... Goddemen, słuchajcie, lekko się zgubiłem. Czy ta mapa się obróciła, czy mi się tylko wydaje? Gdzie ja jestem? No jeszcze mi się to oczywiście obróciło, tak? Aha, dobra, to jest zamek Tempelhof, no to to powinno być mniej więcej, tak? Tak, teraz jest dobrze ułożone. No to, Manfredzie, pomóż mi z... Masz zaatakować koniecznie tę armię. Dobrze? Halo? 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 Polska? W tą armię byś uderzył i wtedy rozbiłbyś sobie wsparcie wroga. No i tym samym moglibyśmy bez problemu sobie tutaj manewrować. No i dobra, nasz wampir śmierć, bo mamy dwa typy wampirów. Jest wampir śmierć i wampir... i wampir i wampir, jakiś inny. Nie wiem, czy one się różnią, na pewno skillami. Dobra, co bym chciał dać? Myślę, że to sobie damy, ten rozkład duszy. No i później damy oczywiście w to w słońce. Tego słońca jeszcze nie widziałem skilla, to może być ciekawe. Widziałem tylko ten los biony, a bardzo mnie to ciekawi. Dobra, Oskar, nasz legendarny król. No to tobie, kolego złoty. Myślę, że zaczniemy od ofiarowania wierzchowca. Nie, ja ci dam tego lepszego wierzchowca. Dam ci szarżę. Szarża jest bardzo dobra dla ciebie. No i nasz kolejny nekromanta, już trzeci, dostanie wejrzenie na gajsza. Standardowo. Okej, okay. O, dostępne badania. Fajnie. Ktoś mi tam mówił, że mogę ulepszyć coś tam z kawalerią. W prawym dolnym rogu bodajże było to drzewko, ale niezbyt dobrze... O, nie. To jest dla, nie dla kawalerii, to jest jakiś innych jednostek. O, wow, świetne. Co prawda nie mam jeszcze tych rycerzy, ale to jest genialny skill. I ja już sobie tych rycerzy niedługo będę miał, bo zdaje się, ten budynek mi się rozbudowywuje w osadzie. Poczekajcie, Eshen. Tak, robi się, to za turkę będzie. A co mnie tutaj atakuje? Dalej ta armia Krasnoali. No mają mocne jednostki, mają troszkę tych legendarnych jednostek, czy tam epickich, sobie mają ten kolor fioletowy. No i w ogóle, słuchajcie, będziemy mieli granicę z elfami, jak zdobędziemy tę osadę. Fajnie będzie. Będzie można sobie z nim coś tam podpisać, nie? Jakiś pakcik, sojusz wampirze elficki. No, ja oczywiście osobiście jestem jak najbardziej na coś takiego przychylny. Dla mnie żadnego problemu nie ma. Łyczek Pepsi. Póki nam Karaskarak nie wypowie wojny, nie ma co się czego bawić. Do tego czasu no, nikt nie wywrzuca na nas takiej presji, żebyśmy musieli się martwić o własną osadę. Ale oni strasznie odczuli utratę stoli... Poczekajcie. Wissenburg. Czy ja tego przypadkiem nie zająłem? O, wyszli mi naprzeciw. Fajnie, no to nawet nie muszę czekać na tą bitwę. Dobra. Słuchajcie, mamy bitwę polową. Mają ogromną przewagę liczebną, ale myślę, że naszą magią powinniśmy ich wyciąć. Co oni tutaj mają? Dwie jednostki z długą bronią. Co to jest? To jest coś mocnego. To jest dobre na Wargulfa, czyli na to będziemy musieli wysłać klasyczną, myślę, straż. Ja sobie to już wcześniej nieco zaplanuję. W ogóle widzę, że oni są dosyć mocno odporni przeciwko dużym wrogom, czyli przeciwko Wargulfom. A ile w ogóle mają artylerii? Mają jeden oddział jakiś katapult, no to sobie go szybko zneutralizujemy. Mają troszkę tych, kurczę, kowali, oni mają mocne boosty. No dobra, słuchajcie, zapisujemy. No i cóż, gramy. Mam nadzieję, że nasza kawaleria podoła temu wyzwaniu. No i jakoś rozbijemy wroga. Tylko też jest taki minus, że ta armia, ci nekromanci i ta wampirzyca nie ma jakichś fajnych skillów, więc to może być dosyć problematyczne dla nas. No ale nie wiem, okaże się już w bitwie, więc do usłyszenia za chwilę. No hej, już się rozstawiłem. No i strasznie jestem podjarany tym, że w końcu mamy normalne smoki. I z tego co widzę, to jest ten sam smok, którego posiada Manfred. Dobrze, a nie, tutaj Manfreda nie ma, to nie sprawdzę. No ale ma ten skill, wrzask śmierci. Okej, jakoś się tam wstępnie rozstawiłem. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, myślę, że w takiej formacji możemy się
śmiało podsunąć do przodu i jak najszybciej zaatakować tę armię, zanim otrzyma ona wsparcie. Zniszcz je, inaczej zdziesiątkują twoje oddziały. Dobrze, tylko tutaj jest artyleria, tak? No to podsuwamy się wszyscy i myślę, że wyślę od razu tego maszkerona z prawej strony na te machiny. Kurczę, ale to musi epicko wyglądać. Oj, słuchajcie, to naprawdę musi wyglądać epicko. Na miniaturce jest nieco inne niż tam. Co? Ja to może użyłbym w to. W sensie w te jednostki. O, jak to mawiałem, odcinek bez pociągu. Odcinkiem straconym. Okej, wy do przodu, panowie. Moje warga jest ty. Także nieco się podsuńcie. No i dobra, wargulfy, wargulfy. Do przodu, piechota. Jeszcze dalej, nasi lordowie, do przodu. No i zobaczmy, jak wygląda ten skill, bo tutaj przeoczyłem. Uuu, tak wyglądasz, dobrze. Taki ogień. No, przyznam szczerze, że myślę, że inaczej to wygląda, dobra. Oj, nie zauważyłem. Dobra. Myślę, że możemy do lasu podjechać tą jazdą. No i cóż, całe nasze oddziały, wszystkie do przodu bierzemy. I będę chciał, żeby te smoki nieco tak się wzięły do tyłu, na sekundkę chociaż. No i poświęcę jedne wargejsty na te katapulty, bo one sporo straty nam zadają. Dobra, teraz, słuchajcie, teraz. Do przodu naszym lordami się podsuwamy. No i myślę, że możemy zaraz nasze wargulfy wysłać do ataku. Czemu by nie? Co prawda te jednostki są dobre na wielkich wrogów. Wiecie co? Ja sobie na chwilkę to zastopuję, bo nie wiem, które jednostki są to takie elitarne. Czyli te, co były... O właśnie, to są ci rębacze. Jak oni w ogóle wyglądają? Zobaczmy sobie. O, wyglądają fajnie. O, te wargesty pięknie wyglądają. Coś genialnego. No okej, zaczynamy. No i dobra, nasze smoki. Jeden tutaj, drugi gdzieś w to miejsce. No i cóż, wy panowie nawrót. Nawrót w to miejsce. Drugi oddział kawalerii niech flankuje, niech zamyka. Wy nawrót, panowie. No i cóż, chyba... Rozpoczynamy starcie główne, nie? Wargulfy na tych, pięknie. No i użyjmy sobie skilla. O, słuchajcie, nie mam powiew, fajnie. No to, nie wiem, zróbmy sobie może w tym stylu ten powiew. Powinien wypalić, nie wiem jak dobrze, ale najpewniej zadziała. A ty z kolei, co masz za skill? Stada zagłady. O, użyj tak. Dobrze, ty w to miejsce. Ty zaatakuj te jednostki, pięknie. Teraz wy możecie uderzyć na tych. O, w ogóle wysłał łuczników, tak troszkę bezmyślnie, muszę przyznać. Dobra, kawaleria. Niech zamyka, słuchajcie, niech zamyka. Ty możesz pomóc w tym miejscu, albo wiecie co, ja tam myślę tego króla. A on niech tutaj walczy. Pozwolę sobie spauzować, bo nieco tracę kontrolę nad tym, jak to wygląda. Tutaj są tylko dwa oddziały, no to będę chciał jak najprędzej kawalerią tutaj je wspomóc. I gdzie nasze wargulfy są? Poczekajcie, wargulf jeden jest gdzie? Halo? Tu jesteś, tak? Dobrze, no to jesteś dobrze ułożony nawet. Wybijcie się z tymi, pamiętajcie, wywalczcie z tymi wielką bronią. No przegrywają niby walkę, no zobaczymy jak to wyjdzie. O, to są ci rębacze, o, na ich idealnie, że tam jazdy wysłałem, to idealnie pasuje, przyznam. No i okej, kontynuujemy na razie. Na razie kontynuujemy, zobaczmy jak będzie. Szkoda, że nie mam fajnego skilla niestety. No. Niestety, słuchajcie, słabe skille mamy. A gdzie nasze smoki w ogóle? Bo oni też mają skilla, muszę o tym pamiętać. O, słuchajcie, może palmy cały czas ten teren, bo tutaj jest sporo jednostek i na pewno straty też są wielkie. Okej, kawaleria, teraz. Jeden oddział. Niech atakuje tych. Drugi niech nieco wspomoże w tym miejscu. Świetnie. Tu wygrywamy, jest Gites. Wy panowie możecie zrobić nawrót. Smoczku, walcz jak walczysz, jest git, myślę, że pasuje. Jak to wygląda obecnie? No, oni przewagę mają, słuchajcie, mają przewagę. Kogo tu w ogóle wysłałem? Poczekajcie, ile w ogóle mam tej jazdy? Dobra, wy nawrót, panowie nawrót. Wy też cały czas robicie nawrót. Wywalczcie, teraz na tych uderzcie. Wy z kolei możecie pojechać do tyłu i chociażby w to miejsce polecieć. Teraz maszkaron w to miejsce. Kolejny maszkaron niech wspomoże brata, o ile mogę go tak określić. Dobra, wiecie co, wylejmy się na nich, pomóżmy lekko w tym miejscu.
No i dobra. Gdzie są nasze wargulfy? One są kluczowe. Tu jest jeden, tak? Bije się z tymi. To ja go, może bym go wysłał obok. Tutaj wygrywamy, fajnie. Przejdźmy przez nich i zaatakujmy z tej strony jednak. Dobra, mam skilla? Mam jakiegoś skilla. Okej, fajnie. O, panowie! Halo, halo! Oj, zapomniałem o nich. Totalnie. Wampirzyca, pomóż w tym miejscu. I ty także, bo nie mają troszkę tutaj tych lordów niebezpiecznych. To jest problematyczne bardzo. Oj, my to przegramy, słuchajcie. My to przegramy, ale jaja. Znaczy jaja, no. Nic dziwnego, no. Źle rozegrałem. To przegramy, nie? Kolego, czy mógłbyś łaskawie atakować? Ja ciebie proszę naprawdę długo o to. Wiesz co, może jednak zacznij lecieć znowu. Wtedy byś użył tego zionięcia swojego. No, wznieś się na górę i przypal przyjacielu, proszę, ten oddział. Drugi podobnie. Oddal się nieco i przypaliłbyś tych panów. Świetnie. Muszę tym pamiętać, żeby używać tych skilli. Dobra, no i do walki wspomóż ich. Im także wjedź na plecy. Okej, jak to wygląda? Wygląda to źle. Wygląda to wręcz tragicznie, muszę przyznać. Pamiętajmy teraz o tych skillach. Wargulf, pomóż w tym miejscu, kolego. Drugi wargulf jest ranny, ale nawet sobie radzi. Dobrze. Możemy nieco drugiego lorda osłabić. Dobrze. Królu, wycofaj się i uderz tych łuczników, bo oni nas mocno tutaj przytrzebiają. Okej, niech jeden smok się zajmie do końca tymi łucznikami. Oni nas bardzo drażnią. Ty możesz tych w ogóle zaatakować, byłoby jeszcze lepiej. Okej, w tym miejscu, no, jakimś cudem wygrywamy, słuchajcie, z tymi jednostkami. Ale i tak to nie zmienia faktu, że to wygląda źle póki co. Wygląda naprawdę źle. Dobra, użyj tego skilla. Dobry jest ten skill, kurczę. Nie wiem za bardzo, jaką ją stratę dużo zadaje. No, spory zadaje stratę. No, kozackie skilli się, no, co chwilę dosłownie odnawia i wymaga tylko 6 magii. Ok, muszę pamiętać, żeby co chwilę zmieniać cel moim smokom i używać ognia. To jest bardzo kluczowe. Wy, panowie, na plecy. Wy, przypalcie nieco. Nie tych! Noż. Cholera. Dobra, drugi smok. Do tyłu. Do tyłu i także przypaliłby tych panów, co są tutaj, już wam pokazuję. O, o, dawaj, dawaj, dawaj. No szybko odejść, cholera. Mógłbyś łaskawie odejść. Halo? O, już nie mogę. Dobra, nieistotne. No to... Jak tam te wargulfy? No radzisz sobie nawet. Zaraz będziemy mogli znowu użyć tego skilla. Potrzebuję chwilę pauzy, żeby się przegrupować, wiecie? Chwilkę pauzy na przegrupowanie. Okej, ty masz Keronie. Zajmij się tymi smokami, bo z tymi toporinkami raczej nie wygrasz. Okej, po kolei. Ty masz zadanie bitego. Król, niech bije tych. Wy z kolei pomóżcie nieco zabić tego lorda. Dobrze. No wy już przegrywacie, to już wam nic tutaj nie poradzę niestety. Ale walczcie do końca. Starajcie się walczyć do końca. Będzie fajnie. No i masz Karol, niech zaatakuje teraz tych. Ty bij cały czas tych, jest dobrze, fajnie. A czy to im się przyda wargulf? Może się przydać, ale to jest kluczowe, żeby go wysłać gdzie indziej. Wiecie co? Niech uderz na plecy w tym miejscu. To także niech się nieco ruszy, bo jak on tak stoi w zwarciu, to też nie jest jakiś super mocny. No i fajnie. Teraz, za sekundkę, jak nam się naładuje nasze wiatry magii, to użyjemy skilla i do końca powinniśmy przetrzebić tę armię. Nie pozwólmy im się przegrupować. Dobra, użyj skilla, panie, użyj skilla, tylko pytanie na kogo? Może na tych wyjątkowo? No tu już są i tak osłabieni. Dobra, smok. Smok, lecisz na tych, panie. Leć sobie, przyjacielu złoty. Wargulf, niech zaatakuje tych panów. Fajnie, gdzie drugi smok? Drugi smok jest tutaj, to walcz dalej. Więc co, my to przegramy też ze względu na agentów. Wrodzy imperialni, nie wiem, czy w krasnoludce agenci, są mocniejsi, są zdecydowanie mocniejsi. No i niestety przez to najpewniej przegramy. Dobra, teraz na tych.
Muszę tymi werglufami to kontrolować, to jest kluczowe, żeby to wygrać. Okej, uderz teraz na tego pana. Nie wiem, jak sobie smoki radzą w walce z... w walce z lordami. No zobaczymy, ale raczej słuchajcie, do lada moment i końcóweczka niestety. No cóż. No cóż, niestety. Cóż powiedzieć takiego, no, przegrałem. Spodziewałem się, że wygramy to. Ale jak widać nie wyszło, niestety. Niestety, niestety. Dobra, ty kolego, mógłbyś pomóc na tego lorda. Zobaczę, może coś tam jeszcze się uda wykminić, ale raczej już tego nie wygram. Co najwyżej straty zmaksymalizuję. Ale już widzę, że one same sobie podlegają wyczerpaniu, te jednostki. No niestety, słuchajcie, niestety. Okej, bitych. No ten wargul sobie radzi. Zobaczę sobie statystyki. A, zostawił 100, ten tylu. No niestety, dawno nie było przegranej bitwy, którą sam tak naprawdę sprowokowałem. Mogę się w ogóle wycofać, przyznam szczerze. I poczekać na wsparcie. Troszkę za bardzo się podjerałem tym, że mogę wygrać. No niestety, słuchajcie, niestety. Wyszło jak wyszło. Coś mogę dodać. Okej, ale Wargul już automatycznie straci HP, ponieważ ma dezintegrację. No cóż, słuchajcie, no cóż, przegrana bitwa, ale nie ma co się nad tym zamartwiać. I tak potrzebowaliśmy nieco do skoku gotówki, tylko martwi mnie to, że no, tą armię tak długo robiłem. No i teraz ją całą straciłem, tak nagle. Każdą jednostkę, no lipa, lipa. Co prawda mogę ich zaraz wskrzesić, ale i tak, spodziewałem się, że mogę to wygrać. No niestety, ale... przewaga liczebna po stronie wroga, no i to, że miał większą liczbę lordów i ci moi lordowie i też agenci nie byli odpowiednio wyszkoleni, niestety, ale przeważyły nad przegraną, no więc nad zwycięstwem. No więc widzimy się na mapie kampanii. Wiecie co, ludziska? Troszkę popatrzyłem na tabelę wyników, no i doszedłem do wniosku, że to nasza kawaleria miała znaczący wkład w przegranie tej bitwy. Otóż bardzo słabo ją wykorzystałem, słuchajcie. Powinienem nieco lepiej ją rozegrać i troszkę głupio to zrobiłem. Jakbym ją lepiej manewrował, to myślę, że byśmy to wygrali. Mielibyśmy, owszem, ogromne straty, ale byśmy to jednak wygrali. No cóż, troszkę natłok jednostek przewyższył moją sytuację. Oj, gonią mnie dalej, tak. Czy ja to wygram? Kurczę blade. Znaczy w sumie? Wiecie co? Nie poddaję się. Spróbujmy. Może skillami ich jakimś cudem wyniszczę. Zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy. A tak i za chwilkę się widzimy. Okej, okay, ustawiam się w lesie. Może jakąś szansę mamy się wybronić. No nie wiem. Zobaczymy. Poczekamy na nich. No i na pewno istotne będą nasze skille. Te, jakie wykorzystamy. Ten skill jest bardzo dobry. Stado zagłady. Jakbym go jeszcze ulepszył, no to byłby o wiele lepszy. A już jest dobry. No. Myślę, że... możemy śmiało nim pomanewrować. No i w ogóle mamy ten powiew, ale nie wiem, słuchajcie, czemu go nie używałem więcej. Nie wiem, coś mi się chyba... What? Oni mają artylerię. Wiecie co? Pokażę wam świetny patent, jak pozbyć się wrogiej kawalerii. Otóż robimy taką akcję. No, panowie, robicie tak. No, tak po prostu latajcie sobie i kajtujmy. Oni wystrzelają się z całej artylerii. Troszkę jeszcze je mają, ale w ogóle nie. Wiecie co? Lećcie od prawej, postaracie się ją rozbić. Znaczy mnie nie trafią w locie. Ja mam ten skill, słuchajcie. Tak czemu go nie użyłem? Wcześniej. Nie wiem. Może go użyłem, ale nie pamiętam. Lak mózgu, że tak powiem. Dobra, od prawej. Kurczę, muszę wyjść z zasięgu łuczników. Troszkę odlecę, żeby o mnie zapomnieli. No i kupię czas. Jak będę miał magię, no to będą tak ustawieni, no to słuchajcie, jednym skillem ich rozbiję. O, jest na to szansa, co prawda. Ale jednak szansa jest. Dobra. Trzeba 20, tak? Ja sobie może poczekam, aż się lepiej naładuję te skill. O kurczę, jak oni są tak pięknie ustawieni, no to jeden podmuch, no i bym wyczyścił całą armię. Naprawdę. Mogłem zaraz powoli do nich podchodzić, chociaż wolałbym jeszcze mieć w rezerwie troszkę troszkę tego magii na tego skilla. Więc coś tam powoli się przesuńmy, ludziska, tak minimalnie. Dobra, one mnóstwo czasu nam kupują te wargeisty. Naprawdę, słuchajcie, naprawdę. Okej, 22. No, 26 już nam wystarczy, żeby zrobić fajne combo.
No więc wiecie co, ja się podsunę, tylko muszę to tak ostrożnie zrobić. Idźcie tutaj, panowie. Cokolwiek się stanie, to i tak muszę rozbić tę artylerię wroga. Albo po prostu będę tak, wiecie, grał i tak kajtował ją, żeby całą amunicję straciła na nasze fregejsty. Chociaż to no, minie 5 lat, słuchajcie, no minie to wieki, naprawdę. A boję się wychodzić moimi normalnymi jednostkami, bo wtedy ta artyleria się stregeruje na nas. I to będzie problematyczne. Mogę teoretycznie wykajtować ich, żeby tutaj podeszli i tak fajnie się ustawili. Wtedy bym ich naszymi skillami wyczyścił. No i to byłoby całkiem fajne. Dobra, idźcie tędy. Plus jest taki, że w ogóle nie mają opcji praktycznie trafić naszych Warcast. Są one świetnie bronione. O! O! O ty łajzo! W złą godzinę to powiedziałem. Dobra, kij z tymi Warcastami, niech rozbiją tą artylerię i tyle, kurczę. Oj, teraz mnie trafią tak z bliska. O, nie. Pięknie. Rozbijmy ich i zaraz spadamy z tym, żeby nas nie wyczyścili. Dobra, i spadać. Run! Run! Dobra, do przodu, panowie. Albo nie, do przodu jeszcze nie. Wykajtujmy ich. Kurczę, nie trafcie mnie, błagam. Goddammit. Dobra, żyjemy. Dalej jeszcze nie mają stabilne spętanie, na szczęście. O, ci łucznicy w końcu do nas strzelają. Weszliśmy w ich zasięg, niedobrze. Ale dobra, zaraz ich tutaj sprowokuję. No i rozporządzę skilla i to może być skończyć epickie, co zaraz się stanie, naprawdę. To może być totalnie epickie. No panowie, za mną, błagam. No, no co za chamstwo. Kurde. Trafili mnie, ale farty, to w ogóle aż dwie. To może takim ustawię, żeby już sami trafili. Dobra, jaki to ma skill? Musisz trafić, po prostu musisz tym trafić, bo jak nie trafisz, to no, jesteśmy skończeni. Ryanair, albo to zrobisz, albo cię zwalnię, tyle. Dobra, oj, widzę, że spętanie już się wyczyści. No to podsumuj się odpowiednio. I powoli ułóżmy tego skilla. Tylko jakby to zrobić, żeby to miało ręce i nogi, wiecie? Mogę? Dobra, rusz się, zaprzestań skilla. No i słuchajcie, ostatnia szansa została zepsuta przez moje spaczenie umysłowe. Dlaczego ja tym nie trafiłem? Goddammit, ludziska! Dlaczego? Chociaż może. Jakoś to wygramy? Poczekajcie. A co jakbym a nie, mogę zombie wskrzesić? Nie mogę. Dobra, no do walki, słuchajcie, do walki, no bijemy się i tyle, nie? Zraczyłem totalnie, no przecież jakbym to zrobił, jakbym poczekał, no Jan, czemu jesteś taki niecierpliwy? Dlaczego nie wytrzymałeś? No goddammit. No cholera jasna, ale jestem na siebie zły. Taką akcję zniweczyłem, a mogłem chwilkę poczekać i teraz jakbym to użył. Jezusku prześwieczy, no Jan! No co za naprawdę spaczenie umysłu. Dobra, co to za skill? Walka w zwarciu, czy to ci się przyda? No tak w ogóle wygrywamy, co ciekawe w tym starciu, to dziwne. No zaraz będzie ten skill, przecież 6 i jak go zadamy, no to no może coś się stać jednak. Tylko... Może spanikują nagle. Bij tego leszcza. Ktoś powiedział Izabela, czy mi się wydawało? Chyba tak. Ale do siebie mocno trafiają tą artylerią. To muszę przyznać. Tylko ja chcę tego skilla użyć, który... Oj, nasz nekromanta padnie. Chciałem to użyć. To jest dobre przeciwko drugiemu lordowi. Dobra, ale on sobie z siebie sam trafia. Słuchajcie, tą artylerię. Nie ma tego złego. Nasze jednostki jeszcze wytrzymują. Jak zdołamy nazbierać jeszcze tej energii troszkę, to powinno się to udać. Bicie tego leszcza. Ile on ma HP? Słuchajcie, ile ma HP? 180, no to jest na strzała najpewniej. Jeszcze sekundkę, niech wytrzyma jeszcze sekundkę i to się uda, naprawdę to się uda. Przeciwko wielu przeciwnikom, no powinno się udać, słuchajcie. Ale jaja, uda się i tak pomimo tego mojego raka. Tego co zrobiłem. Chyba, że ta... No, ta artyleria na szczęście nie trafia. Tylko jeszcze nie mają łuczników, niestety. No, ładuj się, dobra. Pięknie.
jest ten lord? On zbiegł? On zbiegł, patrzcie za Wise'a. Czy to było dwóch? Ja już nie wiem. Zbiegł! Dobra, wykończcie tego. Zwycięstwo, goddammit! No, bohaterskie zwycięstwo, no coś po prostu pięknego. Nieźle, słuchajcie, naprawdę nieźle. 55 ludzi. Ale no ja bym to wygrał od razu, jakbym wytrzymał, naprawdę, jakbym moja cierpliwość nie zawiodła, jakbym użył tego skilla Wernerem nieco później, już podczas starcia, no to by to o wiele lepiej wyglądało, ale i tak, słuchajcie, i tak się obroniliśmy. Zabiliśmy też chyba drugiego lorda, chociaż on przeżył, więc najpewniej ta armia przeżyje, się wycofa. Szkoda, bo już nam brakuje niewielu pocałunków, żeby móc sobie wskrzesić ostatniego lorda z tej kategorii, która nam umożliwi, wiecie, odporność na wyczerpanie na terenach, na których nie ma spaczenia. Dobra, łyczek Pepsi. No i okej, mamy godzinę zaraz 16, za 10 minut. No już słuchajcie, praktycznie skończyłem wszystkie nowości odnośnie spolszczenia mojego do Medieval Kingdoms. No i z góry mówię, że jak już będzie oficjalna aktualizacja, no to wraz z nią także będzie oficjalna aktualizacja mojego spolszczenia. No więc nie będzie, słuchajcie, takiej sytuacji jak była kiedyś, że przez załóżmy tydzień, no będzie to niezbyt grywalne. Teraz już nieco lepiej to będzie wyglądać. Taka jest moja gwarancja dla was, ludziska. Dobrze. Ładuj się szybciej, chcę to zakończyć na mapie kampanii, ludzisko, już nie chcę robić cięcia, bo za dużo tych cięć, bo zdecydowanie za dużo. No, ale tak wygląda po pogodzie, patrząc jakby zaraz miała być deszczownica. No, niezbyt ciekawie to się prezentuje. No w ogóle słuchajcie, jak chcielibyście jakąś nową grę na kanale zobaczyć, niekoniecznie Total War'a, bo jeśli chodzi o Total War'a, no to mam napięty grafik i totalnie nie mam problemu z pomysłami na serię, no bo najprawdopodobniej po Warhammerze będzie seria z Medieval Kingdoms i możliwie, i wtedy to już będzie etap, kiedy będą streamy i będzie tylko jedna seria na kanale w jednym momencie, w sensie równocześnie. I to będzie na pewno seria z jakiegoś Total War'a. Możliwe też, że tak będzie, że jak już troszkę pogramy w tą kampanię Mongołów w Medieval Kingdoms, no to sobie dogram kampanię z Warhammera, czy też inną frakcję po prostu w Medieval Kingdoms i będę na przemianę jej wpuszczał. No a takie inne gry, które nie są z serii Total War, no to będę raczej chciał ogrywać na streamach, wieczornych streamach. Najprawdopodobniej w godzinach, nie wiem, 18-22, coś takiego. Możecie dłużej. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo z czasem nie ma problemu, ale wiecie, no ja mam niestety pokój tak ułożony, że no bardzo wszystko słychać w chociażby pokoju obok, no i no nie chciałbym w nocy przeszkadzać moim współmieszkańcom, współlokatorom, że tak to określę. No goddammit, ile to się może ładować? Długo, za długo, zdecydowanie. Ale przyznam, że totalnie się nie spodziewałem, jak mocny skill jest Reynalda. Naprawdę, jest to genialny skill. Właśnie przeciwko takim chmarom wrogów. Jak sobie go jeszcze ulepszę, no to będzie znacznie potężniejszy. Brok, żelazny killów. Brok. No, oficjalny sponsor piwa. Oczywiście ten Lord. To jest sponsor Broka, ale no, ja to było suche, aż się muszę napić Pepsi, bo nie wytrzymam. I odnośnie serii z Warhammera to co? No nie wiem, słuchajcie, jak długo chcemy jeszcze grać wampirami. Może sobie jeszcze zagramy... Zagramy jeszcze drugą serię z Warhammera przed Medieval Kingdoms, żeby te serie z Warhammera były nieco krótsze. Nie wiem, jakoś wolę robić kilka serii krótszych niż jedną długą. Przyznam szczerze. Dobra. Bohaterskie zwycięstwo. Zamordujmy jeńców. No mercy. No i poczekajmy jeszcze... nawet nie próbuję, słuchajcie, nawet tego nie próbuję, bo no nie ma opcji, nie ma największej opcji tego wygrać. Tutaj było dwóch lordów, no nie byłoby totalnie szans, jakkolwiek się obronić przeciwko takim siłom. No więc w tym momencie, słuchajcie, ja wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o ocenie filmu, zostawieniu subskrypcji, komentarza. No i cóż, słyszymy się jutro o godzinie 15. Dzięki za uwagę, hej, pa, pa.